Trzymajmy żyć. Ostatnia dawka witaminek. Ale się cieszę, że ci się poprawiło, bo w poprzednim odcinku zachowywałeś się naprawdę dziwnie. Słuchaj, wiedziałeś, że w oceanie jest więcej wraków samolotów niż w niebie rozbitych statków? Chyba jednak ci się nie poprawiło, co? Hejo! Co ty wyprawiasz? Przed chwilą to odkurzałam. Nareszcie są ferie, tak długo na to czekałam. Koniec z zadaniami domowymi, z korkami z matmy, w końcu będę mogła robić co chcę. A ja nie będę musiał ich rano zawozić do szkoły. Ty przecież nigdy nie zawozisz ich rano do szkoły, tylko ja. No właśnie, i dalej nie będę musiał. Wiesz co, Andrzej, lepiej wypij te witaminy. Nie wiem, jakie wy macie plany w ferie, ale ja po tych wszystkich sprawdzianach zamierzam robić tylko to, na co mam ochotę i wreszcie odpocząć. Wreszcie mam czas, żeby naprawić mój symulator snów, bo ostatnio śniły mi się tylko koszmary. No kto to znowu? Halo? Cześć kochanie, bardzo jesteś zajęta? No tak jakby. Oj, to szkoda, przydałaby mi się twoja pomoc. Co się stało? Zepsuła mi się zmywarka i mam pełny zlew brudnych naczyń. Babciu, ale ty przecież nie masz zmywarki. Naprawdę? A, rzeczywiście. Ale wiesz co? Pralka też mi się dziwnie zachowuje. Dziwnie? Czyli jak? Gdy wkładam do niej białe ubrania, to wychodzą mi czerwone. Ach, no dobra, zaraz u ciebie będę. I jak ci idzie, kochanie? Sprawdziłam każdy kabelek. Wszystko jest w porządku. Ach, wygląda na to, że będę musiała kupić nową pralkę. Chyba jednak nie. Babcię znalazłam w bębnie. Czerwona ścierka do naczyń? Musiałam zapomnieć ją wyjąć. Zaklinowała się w środku i to ona farbowała ubrania na czerwono. Pownusia, znalazłaś ją w samą porę. Będziesz mogła mi pozmywać naczynia. Hej, już wróciłam. No hej. A co ty taka zmęczona? Pomagałam babci w myciu talerzy. O, jak miło z twojej strony. Uwierzysz, że zapomniałaś, że nie ma zmywarki? Gdy byłem w twoim wieku, codziennie musiałem zmywać naczynia. Ale nie mieliśmy bieżącej wody. I musiałem iść 7 km do studni. I tak codziennie, po kilka razy dziennie, po każdym posiłku. I to boso, bo wtedy nie wynaleźli jeszcze butów. Najgorzej było zimą. Musiałem rozpalać ognisko przez studni, żeby rozmrozić wodę. Naprawdę? Przecież mieszkałeś w mieście. No, a buty wynaleźli już dawno temu. Zrobię ci jeszcze witaminki. A ty, kochanie, idź sobie odpocznij. Nareszcie. A może gdzieś tylko o tym czytałem? Okej, teraz już nikt nie przeszkodzi mi w robieniu tego, na co mam ochotę. Sara, musisz mi pomóc. Wiktor, nie widzisz, że jestem trochę zajęta? Ale to bardzo ważne, chodź. Co może być tak ważnego? No dobra, co się stało? No patrz! Posprzątałeś pokój? Gratuluję! Nie o to chodzi, pies zniknął! Co? Jaki pies? No nasz pies! Ale przecież my nie mamy psa, tylko dwa żółwie! Jak to nie mamy psa? To skąd to zdjęcie? Wiktor, to Tula, pies Amelii! Czasem z nią do nas wpada! Co? Kim jest Amelia? To dziwne, Wiktor chyba nie żartował z tym psem. Co ty wyprawiasz? Próbuję sobie przypomnieć, jak zakłada się bluzę. Chyba sobie żartujesz. Dlaczego miałbym żartować? Zrobiło się zimno, a muszę wyprowadzić psa. Ty też? Tato, my nie mamy żadnego psa. Jak to nie mamy? Wiktor mówił, że mamy. A niech to, założę kurtkę. A ty daj coś kotu do jedzenia. Mamo, słuchaj, znowu jest nieciekawie. Co masz na myśli? Zauważyłam, że wszyscy mają jakieś problemy z pamięcią. Babcia Irenka zapomniała, że nie ma zmywarki, a tata nie pamięta, jak założyć bluzę. W dodatku on i Wiktor myślą, że mamy psa i chyba nawet kota. To rzeczywiście nietypowe. A co ty w ogóle tam miętasz w tej siatce? Kupiłam całą torbę babci. Co? Dlaczego? Była jakaś promocja? Nie no, przecież dzisiaj dzień babci.
Mamo, po pierwsze, to nie jest dzień babci, tylko babci, a po drugie, to było już tydzień temu. Co to jest babcia? Nie takich ferii się spodziewałam. Halo? Dzień dobry, pani doktor. Musi nam pani pomóc. Znowu mamy problemy. Rany Julek, czy wy nie możecie dać mi spokoju nawet w ferie? Proszę mi wierzyć, nie dzwoniłabym, gdybym nie miała poważnego powodu. W to nie wątpię. Mam pod sobą wielu pacjentów, ale z żadną rodziną nie mam tylu problemów, co z waszą. Proszę pani, cała moja rodzina ma kłopoty z pamięcią. Zapominają o podstawowych rzeczach i totalnie mylą fakty. To znaczy? Na przykład tata właśnie poszedł szukać kota, którego nigdy nie mieliśmy. To mi wygląda na kliniczny przypadek amnezji organicznej wstecznej. Ale z drugiej strony może to być też efekt ogłupienia smartfonowego. Co? A co to takiego? Podobno gdy ludzie zbyt często używają smartfonów, ich pamięć zaczyna się pogarszać. Tak naprawdę wiele rzeczy może powodować takie objawy. Na razie proszę nie panikować i dać im do rozwiązania kilka krzyżówek. One powinny pobudzić mózg do pracy. Okej, dziękuję bardzo za pomoc. Do widzenia. To ma sens. Ostatnio miałam tyle nauki, że mój mózg pracował na najwyższych obrotach. Pożyczę krzyżówki od babci. Niech rodzinka też rozrusza szare komórki. Babcia, ważna sprawa. Musisz mi pożyczyć jakieś krzyżówki. Nie ma sprawy, zaraz ci przeniosę. Pamiętam, że są w moim pokoju. Uff, jak dobrze, że babcia Ilonka nie ma kłopotów z pamięcią. Czy wasze babcie też mają takie bujaki? Napiszcie w społeczności. Proszę, kochanie, znalazłam jedną. A to co? No chciałaś, żebym przyniosła ci piłkę do koszykówki. Nie piłkę do koszykówki, tylko krzyżówki. A chyba musiałam coś źle zapamiętać. Proszę, babciu, znajdź mi chociaż jedną krzyżówkę. Spokojnie, kochanie, już przenoszę. Nie wiedziałam, że babcia gra w kosza. Może być taka? Babciu, to też nie jest krzyżówka. Ależ jest. Krzyżówka fiołka pospolitego z afrykańskim. Nie chodzi mi o krzyżówkę roślin, tylko taką łamigłówkę. Zresztą nieważne, mam lepszy pomysł. Dzięki, babciu, pa! Pa! Kim była ta dziewczyna? Nie wiem, ale była bardzo miła. Co robicie? Próbujemy włączyć telewizor, ale zupełnie nie pamiętam, jak to się robi. Może tym? Nie, nie, odłóż to! Mam tu dla was coś lepszego. Rozwiążcie sobie te zadania, wasz mózg zacznie lepiej pracować. To specjalny numer idealny na ferie. Jaki chłopak do mnie pasuje? Aha, sprawdzisz, czy tata na pewno się nadaje. A ja się dowiem, z jakiej jestem bajki. Zaraz, moja jest zepsuta, ekran się nie skroluje. Au! Wiktor? Co się stało? Próbowałem nakarmić Oshi, ale dwa razy mnie ugryzła. Zaraz, pamiętasz, kim jest Oshi? No oczywiście, to na W. W takim razie kto to? No jak to? Przecież to pies Amelki. Niemożliwe, ty wszystko pamiętasz. Powiedz mi, co robiłeś, kiedy mnie nie było? Najpierw nakarmiłem Bartusia, a teraz ją. Wówiki mają się fajnie, ciągle siedzą w ciepełku. Już wiem, naszej rodzinie po prostu brakuje słońca. Ostatnio to głównie ja karmiłam żółwie, a w ich terariach są zainstalowane lampki UV. Przez ostatnie dwa tygodnie niebo ciągle było pokryte chmurami. No i smogiem. Tobie już się poprawiło. Teraz pora na rodziców. Jak tam, przypominacie coś sobie? Co na przykład? Jak nazywa się nasz pies? Sara, przecież my nie mamy psa. Mamy tylko kota. Naprawdę? Ta kuracja chyba działa zbyt wolno. Hello? Potrzebujecie słońca? Chyba mam na to rozwiązanie.
ciąg dalszy nastąpi. Pamiętajcie, w ferie nie siedźcie za dużo w telefonach i jak tylko słońce zaświeci, korzystajcie z pogody. A jak nie wiecie, co robić w ferie, to zajrzyjcie do mojej gazetki. A teraz życzę Wam udanych ferii, zostawcie łapki w górę i pa! Pa! Pożyczę od babci szare komórki, niech... Za moich czasów, to jak byłem młody, byłem stary.